Tak powstawała Niepodległa. Wystawa planszowa przy Urzędzie Miasta Białej Podlaskiej zawitała do Białej Podlaskiej. Ma również odwiedzić poszczególne szkoły. Przy wystawie spotykamy Szczepana Kalinowskiego, regionalistę, historyka, człowieka z pasją właśnie o niepodległości, o dwudziestoleciu międzywojennym, Piłsudczyka. Panie Szczepanie, krótko, dlaczego bielczanie powinni tą wystawę, no przynajmniej chwilę zatrzymać się przy niej? Żeby poznać prawdę, w wielkim skrócie mówiąc. Ja się zatrzymałem choćby z tego względu, żeby porównać to, co ja zrobiłem. W ubiegłym roku przygotowałem dwie wystawy. Legiony na Podlasiu, zwiastunem niepodległości oraz Piłsudski i jego legiony. To dotyczyło tylko naszego regionu. Tutaj natomiast wystawę, którą widzimy przed Urzędem Miasta, ona szerzej ujmuje rzeczywistość Polski jeszcze rozbiorowej, no i kilka plansz już omawia Polskę w drodze do tej niepodległości i osiągnięcia jak gdyby tego celu, w który przeszłe pokolenia od 100 lat czekały na ten moment i często już niejako godziły się z tym, że pewnie nie uda nam się wybić na niepodległość. Na szczęście udało się i o tym ta wystawa, poszczególne plansze przypominają, że nikt tej wolności nie dał nam wolności od tak sobie, bez żadnego wysiłku. Musieliśmy na nią też zapracować, a nie było łatwo, bo przecież potężne państwa rozebrały Rzeczypospolitą, taką jak Niemcy, Rosja czy Austro-Węgry, które zajmowały niemalże połowę południowej Europy. Wybić na niepodległość było marzeniem ówczesnego pokolenia, ale wielu Polaków, jak powiedziałem, niemalże zgodziło się, że chyba przyjdzie nam umrzeć kolejny raz, kolejnemu pokoleniu w niewoli. Na szczęście byli tacy, którzy wierzyli, że można naród obudzić. I ta wystawa o tym opowiada, dając przykłady ludzi takich jak ksiądz Stojałowski, jak Hipolit Cegielski w Poznańskim, jak Józef Piłsudski, który działał przede wszystkim w zaborze rosyjskim. To byli ludzie, którzy budzili Polskę z tego okresu marazmu pewnego i nie było to, jak powiedziałem, łatwe, nie było polskiej edukacji. Tu się przypomina właśnie na tych kolejnych planszach, że w pewnym momencie udało się pokonać opór zaborców i jakaś edukacja bardziej zorganizowana za akceptacją władz zaborczych albo podziemne działanie konspiracyjne. Chociażby Józef Piłsudski, który w tamtym czasie wydaje bibułę. Jak wiemy, jest aresztowany z żoną w Łodzi. Ląduje w szpitalu, tam udaje chorego psychicznie. Udaje mu się wyrwać. No i to jest ten ważny etap później jego drogi organizacji polskiej, organizacji wojskowej, legionów właśnie, a z czasem armii polskiej, Wojska Polskiego. Także nasze pokolenia ówczesne zdały egzamin, można powiedzieć. Szczególnie warstwy związane z kulturą, które zaserwowały naszym ówczesnym pokoleniom wspaniałe utwory poetyckie, prozatorskie, Mickiewicz, Sienkiewicz, Słowacki. Moglibyśmy tu wymieniać wielu, wielu innych. Część z nich jest na tych planszach też wymienione. Bo oni właśnie pięknym słowem budziły nasze dusze, rozum do tego, byśmy wzięli się wreszcie, zmobilizowali i walczyli o naszą wolność. Doktorze, tylko ty przyznasz być może też mi rację, dużo mówi się ostatnio właśnie o osobach z tamtymi latami związanych z dwudziestoleciem międzywojennym, o osobach, które tą wolność, niepodległość odzyskiwały nie tylko w Polsce, bo przecież i w Stanach Zjednoczonych, i w Anglii mieliśmy dyplomatów, mieliśmy ludzi kultury właśnie i sztuki, którzy... Padarewski. Właśnie, Padarewski. Często jednak zapominamy o tym, co akurat te plansze też przedstawiają. No przecież to w dwudziestoleciu międzywojennym, już nie wspomnę o Podlaskiej Wytwórni Samolotów, ale przecież Centralny Okręg Przemysłowy, przecież budowa Gdyni, przecież to w tych latach powstawały szczątki, zaczątki polskiej kinematografii, radio polskie. Tu widzimy nawet na planszach przegląd mody, polskie pisma, polska architektura, polskie wzornictwo. Zgoda.
Polacy nawet i podczas rozbiorów mieli swoje osiągnięcia. Jeśli nie mogli ich zrealizować na terenie państw zaborczych, to realizowali je w Anglii, właśnie we Francji, w innych krajach. To przecież w okresie zaborów jeszcze Sienkiewicz dostaje Nagrodę Nobla. I właśnie swoją literaturą, jak nikt inny, budził Polskę do zmartwychwstania. Tak jak to pięknie ujął Piłsudski, kiedy prowadził legiony na Podlasie w 1915 roku i w rocznicę wymarszu pierwszej kadrowej z Olandrów krakowskich skierował do młodych chłopaków swój rozkaz. Hej, chłopcy, na śmierć, na życie, idźcie czynem wojennym budzić Polskę do zmartwychwstania. Więc ta Polska nie przyszła nam za darmo. Trzeba było tą przysłowiową kroplę krwi utracić, by wolność odzyskać. I Piłsudski jest tym człowiekiem, który zrobił to, można powiedzieć, perfekcyjnie. Ale przecież i inni mieli swoje dokonania, właśnie wspomniane chociażby już w okresie międzywojennym, osiągnięcia gospodarcze. Więc przede wszystkim minister Kwiatkowski, który właśnie w krótkim czasie z małej wioseczki w Gdyni powstaje największy port na Bałtyku w ciągu kilkunastu lat. Tylko. Czy Stalowa Wola i okolice, Centralny Okręg Przemysłowy w ciągu dwóch lat odbicia tej przysłowej łopaty w ziemię, po dwóch latach już płynie surówka. Nawet dzisiaj przy takim właśnie wsparciu logistycznym komputerów i innych możliwości technicznych o wiele większej byłoby to trudno osiągnąć w tak krótkim czasie takie sukcesy gospodarcze. Z tym, że pamiętajmy, że my się z nich cieszymy, ale fakt, że ponad 100 lat byliśmy w niewoli, to te sukcesy jeszcze nie zapewniały nam na 100% wolności, a tym bardziej, że dawni zaborcy między sobą się dogadali i choćby w 1939 roku napadając na nas. A wcześniej sądzę, że nasze pokolenie zdało egzamin, kiedy przyszło oddać właśnie tą przysłowiową kroplę krwi, nie zabrakło tej młodzieży w szeregach właśnie pierw Legionów, później Polskiej Organizacji Wojskowej. Wiemy o tych wydarzeniach, chociażby w Międzyrzeczu Podlaskim, które będziemy jakoś wspominać 16 listopada, tak jak to robimy od wielu lat. Czy później właśnie Wojsko Polskie w krótkim czasie osiąga kilkaset tysięcy żołnierzy pod bronią. Bez tego wysiłku militarnego nie udałoby się tej wolności odzyskać, ale też jej utrzymać. Nam się udało je przez 20 lat w miarę spokojnie rozwijać naszą kulturę, język i gospodarkę. Ale cóż, kolejny raz nasi zaborcy dogadali się, choć wyglądało to niemożliwe, zupełnie inne ustroje, a jednak po cichu dogadali się i kolejny raz Rzeczypospolita została rozebrana. Ale taka wystawa, myślę, dobrze, że ona jest w Białej Podlaskiej, bo sam właśnie też tego typu formę stosuję, bo każda forma właśnie, czy to będzie film taki, jak teraz nagrywamy, czy to będzie właśnie publikacja książkowa w czasopiśmie, pismach, etc. Ona przypomina tamte dzieje, ale też my czytając to, kolejne pokolenie, raz, że powinno okazać wdzięczność tamtym za ten wysiłek, często utratę życia, zdrowia, ale też pamiętajmy, że wolność nie jest nam nadana na nie wiadomo ile lat, że o nią w ten czy w inny sposób każdy z nas musi dbać, dołożyć tą cegiełkę do tego, żeby Polska tą suwerenność utrzymała dla następnych pokoleń.